Witam Was, moi drodzy, kochani, serdecznie już w trzecim odcinku Cities Skylines 2, który jest odcinkiem z cyklu Jak zacząć grać w Cities Skylines 2 oraz czym dwójka różni się od jedynki. Będziemy omawiali to wszystko na, powiedzmy, piątym levelu, nazwijmy to tak roboczo, piątym kamieniu milowym. Jeżeli masz niższy level, niższy kamień milowy, to zachęcam Cię do obejrzenia dwóch poprzednich odcinków. Robimy sobie oczywiście play, na razie bez przyspieszania. I zobaczcie, jedno co chciałbym na pewno Wam dzisiaj pokazać, to znowu nowością tutaj, akurat w dwójce jest zdecydowanie ten przemysł specjalistyczny. No i tutaj mamy sporo drzew, tylko co zauważyłem już rozgrywając poprzedni, powiedzmy, sezon, to nie jest tak, że wszędzie, gdzie jest drzewa, możecie zrobić przemysł pod drzewa. Ja myślę tutaj oczywiście o tym. Musicie na to sobie kliknąć. Tutaj akurat tak się składa, chociaż tutaj nie mam w planach budować. W ogóle szkoda by mi było może trochę tego lasu niszczyć, więc myślę, że jakoś tak zrobię, żeby ten las w środku zostawić. To jeszcze będziemy sobie rozmyślali. Natomiast chodzi mi o to, że tam, gdzie te drzewa są zielone, tam śmiało możecie budować. Tutaj akurat na tej mapie tak wychodzi, że w okolicach wszędzie te drzewa są zielone. Ale jeśli byłyby to drzewa, które są na przykład przy strefie przemysłowej, że tutaj z kominów dymi się na te drzewa i te drzewa nagle zmienią kolor na, powiedzmy, taki biały, no taki już widzicie, ciemnozielony, to znaczy, że jest jak najbardziej ok, ale już im jaśniejszy, tym jest gorzej. Czyli macie mniej po prostu tego drewna i nic z tym nie zrobicie. Także to jest taka ciekawostka. No, moi drodzy, dzisiaj mam taki pomysł, żeby też Wam to pokazać. Oczywiście awansujemy, żeby te niektóre usługi zrobić, natomiast również skupimy się na tym przemyśle specjalistycznym, w tym momencie na rolnictwie, ponieważ mamy niedobory zapewne zboża, marchewek, także tutaj zobaczmy sobie, gdzie są obszary rolnicze. Tutaj jest bardzo spory, ale tak daleko na razie nie będziemy kawałków ziemi kupowali, to musi poczekać, ale najbliższy obszar rolniczy na, powiedzmy, 4 takie farmy znajdziemy tutaj, czyli ten kwadracik można kupić i to jest dobrym pomysłem. I co jest ciekawe, moi drodzy, od razu Wam chciałbym powiedzieć, że tak jak na, zobaczcie, powiedzmy, żyto, pszenicę, tak, zboża generalnie, czy marchewki, później to jest jeszcze też, no, ogólnie włókna tekstylne, potrzebujecie stricte budować w tym miejscu. Tak, jeżeli chodzi o kuraki, odrób, to możecie przybudować gdzieś tutaj, gdzie tej żyznej gleby nie ma i bez problemu to da radę. Ale też nie w każdym miejscu. To od razu chciałbym Wam na to zwrócić tutaj uwagę. Czyli moim celem będzie zrobić jakoś na pewno fajnie tutaj to wybrzeże. I z pewnością jakoś to fajnie właśnie połączyć z rolnictwem. Zobaczymy jeszcze jak. Na razie jeszcze niczego specjalnie nie planuję. Ale tutaj na pewno rolnictwo. Czyli zaczniemy od wykupienia, ja wiem, 4 kwadracików przypuszczam, no najlepiej byłoby ich 5 kupić już, no trochę na stok, a 40 tysięcy, damy radę, nie ma tragedii. I tutaj zajmiemy się rolnictwem, tutaj myślę, że tą drogę można by przepuścić na drugą stronę, więc wtedy jak najbardziej może być ona dwupasmowa, no ale te manewry już będziemy raczej robili na pauzie. Ja też się zastanawiam, czy nie zrobić jakiegoś takiego myku, żeby ta droga biegła sobie tu, jakoś tu i tutaj wracała, żeby to tak naokoło trochę biegło. Albo zrobić 2 połączenia na przykład z tym rolnictwem. To jeszcze się zastanowię. Tu nie wiem, czy taki most bym chciał robić wielki. Nie jestem do końca, moi drodzy, do tego przekonany, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. To już sobie zróbmy na... No widzicie, bo tu będzie trzeba na pewno zrobić to wyżej. 180 stopni. Zaraz się przekonamy. Tu statki na pewno nie będą pływały, no bo to... Wiecie, to jest jezioro, więc w jeziorze statki nie pływają. W ogóle jestem ciekaw, połączenie do statków chyba mamy tutaj, o ile tak, to będzie, tu jest do statków. Czyli tutaj statki nie pływają, także nie musi ten most być nie wiadomo jak wysoko zrobiony, ma po prostu być tak, żeby go nie... No i myślę, że okej. Okay. Most przez jezioro, moi drodzy, most przez jezioro, okej. Okay. I też dzisiaj Wam właśnie jeszcze kilka rzeczy tutaj chciałbym pokazać w stosunku do tego levelu, który mamy. No to w ogóle, wiecie, bym podłączył najchętniej gdzieś z boku, ale na razie niestety się nie da, więc musimy tu jakoś do drogi to podłączyć, żeby, wiadomo, ta woda po prostu sobie była.
Ale to tam się później też ustawi, bo będziemy się bawili tymi ustawieniami z ruchem drogowym. Taki też był cel na dzisiaj, mieliśmy się zająć właśnie. Chciałem wam pokazać, jak tutaj zrobić, żeby nie było korków. To wybrzeże zostawię sobie na później, bo zastanowię się, jak to ogarnąć. Natomiast tak, jeśli chodzi o zboże. Ja to zawsze, słuchajcie, robiłem sobie w ten sposób, że brałem taką cieniutką drogę. To jest zresztą podobnie, jak było to w przypadku węgla bodajże. I tak mniej więcej, jak widziałem, jak ta strefa się mieści, to było robione troszkę na oko. Bo starałem się sobie to wszystko, słuchajcie, wyobrazić. Tam mamy, dalej widzę ropę później. No to dobra, to już tak przepuścimy to. I na tymczasowo na terenie ropy będziemy kurczaki hodowali. Zastanowię się, jak to obrać w kształty. To, co robię w tej chwili, to jest tylko i wyłącznie rysowanie. Ja to zazwyczaj tak robiłem, że sobie to tak obrysowywałem, patrząc, jaki jest kolor terenu. Jak już to sobie obrysowywałem, to później jakiś tam projekt z tego, powiedzmy, że powstał. Zboże dla nas najważniejsze. Powiedzmy, że tu. To obok damy marchewki. Marchewki i zboże będzie w większości tutaj rządziło. Dobra, zboże damy po drugiej stronie. Marchewki w takim razie też. Na zboże jest chyba większe zapotrzebowanie, to damy sobie jeszcze jedno zboże. A tak jak mówiłem, kurczaki w tym momencie już możemy dokoptować, jak nam się tutaj żywnie podoba. I nawet na tym miejscu, gdzie jest ropa, w tej chwili kurczaki spróbujemy zrobić. O, zakład mleczarski, chociaż on daje dużo zanieczyszczeń, to też musicie na to uważać. Oczywiście, to jest taki kamień milowy, że jeśli ileś tych konkretnie budynków zbudujecie, konkretnych budynków, tak, to dostajecie właśnie jakiś tam zakład mleczarski, za coś innego dostajecie jakiś tam zakład meblarski, bodajże za drewno. To wszystko jest oczywiście w zależności od tego, co tam robicie. Tutaj jak sobie przybliżycie, to jak najbardziej można to fajnie dopasować. Ja staram się to tak dopasować, żeby dosłownie, moi drodzy, każdy milimetr, takim sępem jestem, aby każdy milimetr tego terenu został po prostu wykorzystany. Jakoś tam specjalnie na kształty nie zwracam uwagi, jeśli nie ma takiej potrzeby, bo one i tak się, wiecie, najdą na siebie. I już mamy powiedziane, że 124 tony tutaj tych marchewek zbierzemy, bo to chyba były marchewki, tutaj jest zboże. Tylko nie możecie po prostu wyjechać poza to kółko, nie? To kółko was jedynie ogranicza tutaj w nadawaniu kształtu. Cała reszta to nic was kompletnie nie ogranicza. I właśnie robiąc to, co ja robię, możecie sobie dokładnie sprawdzać, czy wam te tony przybywają. No ja widzę, tutaj na białym zrobiłem, więc... Ale wolałem z zapasem to zrobić, żeby nie tracić tego, gdzie jest jeszcze troszeczkę żółte, nie? Tu jak nam wyjdzie takie coś, to możemy to też poprawić. Widzicie, to wszystko da się ładnie zrobić. I oczywiście, jak będziemy te kurczaki zaraz tam sprawdzali, to będziemy też wiedzieli, czy możemy dostać jakieś kilogramy czy tony kurczaków. To też wszystko jest napisane. I to jest dla was wtedy taka też podpowiedź, czy w ogóle jest sens, żeby dana fabryka zakładu specjalistycznego była w tym miejscu, czy kompletnie to nie ma sensu, nie? Także to jest bardzo ważne. Tutaj sobie zobaczcie, jak przeciągacie, to macie po prostu informacje. No tu bym może trochę dojechał dalej, bo nie wiem, czy się zmieścimy z tymi tutaj marchewkami, ale damy radę idealnie. Zobaczcie, ja to sobie tak robię w postaci kwadracików, bo oryginalnie można by to w kółkach robić, jeden wielki, ale zauważyłem z moich obserwacji, że lepiej kilka mniejszych, czy mniejszych, bo ile można nazwać mniejsze takie pole, nie? Jakieś tam małe nie jest, ale staram się każdy fragment tego wykorzystać. Dobra, tutaj coś na mnie naszło jakoś perfekcyjnie, ale wiecie, że ja to poprawię, także już jestem, no. Dobra, mamy to. I zobaczmy teraz te kurczaki.
No, 0 kilogramów, słuchajcie, 0, czyli troszeczkę się tutaj przeliczyłem. Cały czas 0 kilogramów. Czyli już wiemy, że nam się ten budynek tutaj w żaden sposób niestety z kurczakami nie przyda, aczkolwiek nie wiem, czy to też nie wprowadza w błąd, więc może spróbuję, bo ja nie zauważyłem, żeby było coś takiego jak koszt utrzymania, bo to jest jakby budynek na wynajem, my jeszcze na tym zarabiamy. Spróbujmy, bo kurczaki no nie potrzebują tej żyznej gleby i ja bym spróbował, tylko tak jak mówię, na ropie naftowej, bo zobaczcie, budują się, no skoro się budują, no to znaczy, że będą hodowali zwierzęta. Ale to sobie sprawdzimy. Słuchajcie, to jest żaden problem. My to sobie sprawdzimy. No niby się budują. No cóż powiem, cóż tu mogę powiedzieć. Tutaj już można się kształtami oczywiście później bawić. Jak najbardziej, żeby to jakoś tak... Chociaż mi się pola zazwyczaj, słuchajcie, kojarzą z jednak z kwadratami. No nie wiem jak wam, ale... Dla mnie pole to zawsze był jakiś kwadrat. Tu też wam pokazuję kąt, pod jakim wy to... nakładacie, także jeżeli chcecie perfekcjonizmu, jeśli chodzi o to, tutaj jest jakiś w ogóle dziwny budynek. A zjedziemy z kurczakami do wody, słuchajcie, też. Niech mają się czego napić. Nasze będą zdrowe kury, słuchajcie, ekologiczne kury będziemy mieli, będą sobie dziobały, będą po wodzie chodziły. Tu jeżeli macie taki problem, to możecie nowy wziąć i wtedy przeciągnąć. No mówię, bardzo fajne narzędzie, jeśli chodzi o tworzenie tych obszarów. To jest dokładnie to samo, co tworzycie dzielnicę. Tu jest jakiś budynek, który ja myślę, żebym go po prostu przeniósł, bo to może być jakieś ruiny, nie wiem, zamku czy czegoś, co może być jakąś formą atrakcji czy ozdoby i może ona nam się po prostu przydać. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, ja to robię też testowo, zauważyłem, że nie potrzeba żyznej gleby do kurczaków. Czego nie można, mówię, powiedzieć o marchewkach czy o zbożu, wiadomo, ale do kurczaków podobno nie potrzeba tej żyznej gleby, także jak nie potrzeba, czy my będziemy się tu, moi drodzy, wiecie, szczypać z tym? No chyba nie, prawda? Chyba się szczypać nie będziemy. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten przemysł, tylko on ma jedną wadę i musicie się z tym liczyć, że wzrośnie wam zapotrzebowanie na małe domki. No bo wiadomo, jakby ludzie na wsi, no to mieszkają w małych domkach i to jakby idzie ze sobą w parze. Dobra, na razie tutaj, tu mamy jeszcze jeden, to żeby nie stał odłogiem, to też go to jakoś fajnie zrobimy, może dotąd, o. Tu. To będzie fajnie wyglądało, będziemy mieli po prostu takie fajne pola i tak jak mówiłem jeszcze nawet w poprzednim odcinku, wiem, że w jedynce takie coś było, dla mnie to było oczywiście nieznane, bo ja nie miałem tego DLC, także takiej opcji nie znałem. Tutaj ta droga niby jest podłączona, także nam się nie bulwersują, że nie ma prądu czy czegoś. I jak to później, słuchajcie, no tutaj im woda wpłynęła, no co zrobić, na wodzie zbudowałem. Chyba, że im wyrównamy i będą mieli. Co, moi drodzy? Oj, nie to narzędzie. Tutaj im wyrównamy, niech mają te kurczaki trochę, o. Żeby w wodzie nie pełzały. A co, będziemy się szczypać? Tutaj nam nie jest aż tyle potrzeba. Mam nadzieję, że nie utopimy w ten sposób miasta. Ale już niech sobie kurczoki mają. Dobra. Okej, okay. No i zobaczymy, będziemy to widzieli oczywiście, słuchajcie, po statystykach. Oczywiście to nie jest tak, że teraz od razu wejdziemy w panel i nam pokaże produkcję, to jest ta zakładka produkcja. No, produkują nam kurczaki, zobaczcie, produkują. Mamy nawet nadwyżkę, czyli te kurczaki, jak widzicie, działają. Zboże też mamy nadwyżkę, marchewki mamy lekką nadwyżkę, mamy jedynie metalu. I drewna, no drewna na razie nie robimy i robić nie zamierzam. Czy to wygląda? No nie wiem. Tu bym jeszcze może jedne kurczaki faktycznie też dorobił. Już niech będzie nadwyżka totalna. I wykorzystamy ten teren tak jakby w 100%, a tam się później pomyśli. Na razie tutaj jest oczywiście ropa naftowa, więc to jest w ogóle tak troszkę
paradoks, bo kurczaki biegają, a pod nimi są ogromne złoża ropy naftowej, ale na razie nie chcę tej ropy naftowej dawać, bo ona, słuchajcie, jakby się ktoś pytał, dlaczego? No to odpowiedź jest, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo prosta. Kurczaki nie dają zanieczyszczeń, a niestety wydobywanie ropy daje zanieczyszczenia i na domy ta ropa nam ściągnie zanieczyszczenia, a tego byśmy przecież nie chcieli, prawda? Także to jest jedyny powód, dla którego no jakby śmiem troszkę z tą ropą tutaj poczekać. Tutaj jakieś tory chyba kolejowe są, no to już tak będziemy musieli zostawić. Dobra, to niech to się tak tu kończy jakoś, o. Przy tych torach. A tu nie wiem. Jakby ktoś pytał, to oczywiście drogę też możecie tym oplec, proszę bardzo. Tak jak macie te kółko, tak w granicach tego kółka wszystko możecie zrobić. Tylko musicie właśnie uważać na jakieś obiekty, które mogą wam tym przeszkadzać. O, niech będzie sobie takie tutaj śmieszne pole, które też w ogóle tu rzeka jakaś chyba płynie, nie wiem co to jest. Nie, to jakaś, nie wiem co to tutaj. Ale dobra, no. Powiedzmy, że będę kulturalnym tutaj burmistrzem i też im tutaj troszkę, o, wyrównam. A co będziemy im żałować, nie, moi drodzy? Nie będziemy im żałować, niech sobie mają, o proszę, bo to w ogóle nie wiem po co ten zbiornik, ale moglibyśmy tam wodę z niego, myślę, że pompować. Nie wiem jak stoimy z wodą, bo to też trzeba obserwować, a mamy nadwyżkę, także nie potrzebujemy tego. I będziemy obserwować co się dzieje. Tutaj jak widzicie jest taka cieniutka droga wiejska, nawet bez parkowania, tak? I ona w żaden sposób nam nie będzie przeszkadzała, korków nie będzie w żaden sposób powodowała. Ja się zastanowię, czy to później jeszcze jakoś nie zrobić inaczej, wiadomo, bo tu mamy też tory kolejowe, więc będziemy jak najbardziej eksperymentować z tym. No i cóż tu chciałem jeszcze zrobić? Na pewno chciałem tutaj zrobić nabrzeże, żeby nam się ludziska mogli wprowadzać. I jeszcze miałem wam pokazać nowości. Przede wszystkim chodzi o to, że tutaj doszły nam te wszystkie znaki drogowe, zobaczcie proszę. Czyli na przykład możecie wyłączyć światła prawym przyciskiem myszy klikając, nie będzie świateł. Możecie dać na przykład tutaj zakaz skrętu w lewo, czyli oni mogą jechać prosto i w prawo, no ale ja bym uważał, że z takiej drogi mieszkalnej niech jadą tylko w prawo. I zobaczcie, jaki tam to nam daje komfort. Tak samo tutaj, zakaz jazdy w lewo możecie włączyć. Na razie tego nie robimy, ale jest duża możliwość. Kolejna możliwość na później, bo to też niestety kosztuje co miesiąc, ale możemy zrobić w ulicach trawniki. Czy to po poboczach, likwidując to, czy nawet na środku, przez środek. Tylko to nie jest ten rodzaj drogi, chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale to sprawdzimy. No tak, nie mają połączenia. No właśnie, moi drodzy, i to jest kolejna nowość, o której mieliśmy sobie powiedzieć, kolejny wydatek, na który będziemy musieli się troszkę szarpnąć. Pierwszym wydatkiem będzie na pewno urząd pocztowy. Ja myślę, że go damy tu w strefie przemysłowej, bo tu trochę tak miejsca jest, albo tu przy głównej, przy cmentarzu. Nie, tu się nam nie zmieści. Znaczy nie chciałbym niczego burzyć. No, chyba, że w ogóle przy głównej drodze tymczasowo. Gdzie? Tutaj. Ale to też nam nie wejdzie, bo by trzeba coś zburzyć. Dobra. Wiecie co? To ten urząd pocztowy tutaj damy przy strefie przemysłowej, a jednocześnie strefie mieszkalnej. Urząd pocztowy bardzo ważna rzecz, bo jak widzicie już nam się wszystko tutaj na czerwono paliło, no ale uwierzcie mi, że będzie ciężko to zrobić. I druga rzecz to są właśnie te trzy tutaj kropeczki. No niestety, oni ludzie chcą internetu w naszym mieście. No na początku trzeba z tym bardzo ostrożnie i ja bym po prostu jeden maszt postawił gdzieś na w miarę możliwości na środku tego jakby tutaj centrum, żeby objęło to wszystko, żeby byli szczęśliwi, a później będziemy niestety musieli wziąć większą antenę. Natomiast tak, Wi-Fi może jest im nie... I zobaczcie, kolejna fajna rzecz, czyli ulepszenie, przedłużenie anteny. Daje to oczywiście większy zasięg. Jeśli teraz sobie klikniemy, to zobaczcie praktycznie, no... No oczywiście, na wsi internetu nie ma, ale nie będę stawiał drugiego masztu. Na wysypisku śmieci też masztu jeszcze
jeszcze nie ma. Tutaj się coś mocno pali, kochani. Oj, jaki pożar, zobaczcie. Wiarygodny. A gdzie są nasze straże pożarne? Nie mówcie, że to się tak pali, że straż pożarna nie przyjeżdża. Jest straż, ale nie gasi. Jest straż, ale nie gasi, moi drodzy, no. Patrzcie, wjechała sobie straż. Nie wiem, czemu kogutów nie słychać. Gdzie ta straż wjeżdża? Do budynku? Wy widzieliście? Straż do budynku wjechała, nie? Tutaj babka stoi się, nie wiem, czy ona chce się opalić, kurde, i gasłodek. Jakaś piromanka to może ona podpaliła, słuchajcie. Zobaczcie, tu się jara, nie? Jara się strasznie. Tutaj ogień wychodzi z garażu. Straż wjechała do garażu. Teraz babka stoi i ten ogień, nie wiem, podziwia. No ja nie wiem, czy to jest aż tak ciekawy widok. No trochę gorąco, nie? A, dobra, wraca. Straż ugasiła, czyli wraca. Brawo, strażacy. Brawo, nagrodę powinienem wam dać. Brawo wy. Na razie dajemy radę. Jak widzicie, mamy dosyć spore zapotrzebowanie na wszystko. A jednak tu nam fajnie to wyszło. Z tym przejazdem na wysypisko. No, ale jak sami widzicie, śmieci tutaj fuj, fuj, fuj. Będzie śmierdziało, także... No, także później też coś pomyślimy, żeby to wysypisko w ogóle tutaj zlikwidować i żeby było, nie wiem, więcej spalarni. Oj, 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 moi drodzy, karawan potrzebny, czyli kto komuś, czyli ta jednak babka, która stała i się patrzyła, nie no, żyje. Stoi jeszcze, ale ktoś komuś się tu niestety, no ktoś nie przetrwał tego. Ktoś nie przetrwał niestety tego pożaru, moi drodzy. No przykro nam bardzo. Dobra. Czyli pokazałem wam właśnie kolejne różnice. Jeśli chodzi o parki, no to myślę, że mamy je jako tako zbudowane, ale nie mamy po drugiej stronie. Jak widzicie, oni bardzo, bardzo by chcieli. Parki przy głównej drodze jak najbardziej można budować. Tu nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli nasi tutaj mieszkańcy chcą, to damy im parę parków, na przykład dla pupili ich ukochanych piesków. Te parki jakoś mnie nigdy nie naraziły na nic, zawsze są dosyć takie fajne. Także, moi drodzy, spoko. Dobra, muzyczkę może sobie włączymy. Także widzicie, poradnik jak zacząć w Cityskach jeszcze przy okazji. No to co, oni chcą tą średnią strefę, znaczy nie, chyba nie, oni nie chcą średnią, tylko taką biedną, niby wysokim zagęszczeniu, no. A mamy dostępną? Mamy dostępną, słuchajcie, tylko to są tanie mieszkania. Wiecie co? Obiecałem, że zrobimy na próbę. To może zróbmy tak, że zrobimy tutaj... Jeżeli chcą tanie mieszkania, to nie coś za coś, prawda, moi drodzy? To już będę tamskim burmistrzem i zbuduję im te tanie mieszkania tutaj... Pod nimi będzie biegła autostrada, tutaj będzie przemysł. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Parę im tam zbudujemy tych tanich mieszkań, nie za dużo. Zobaczymy. Tylko parę. Nie można przesadzać. Jak wygląda ze strefą średniego zagęszczenia? Można by tu parę domków też im spróbować dać, ale to szybko strasznie, jak widzicie, spada. Tutaj jest cały czas niewystarczająca liczba klientów, więc na to też trzeba uważać. No i zobaczmy sobie, przyspieszmy sobie czas i zobaczmy, jak ta nasza strefa tutaj produkcyjna. To jest bardzo fajna zakładka, bo zobaczcie, że w tej zakładce pokazuje wam, czy wasze miasto w jakim sensie może wychodzić na plus, no bo jeśli mamy też nadwyżkę tych, że tak powiem, kurcząt, to oznacza, że tyle jest budynków, które to przerabiają, czyli produkują, czy też sprzedają w mieście. Na to też możemy oczywiście podatki ustawić, bo daje nam to bardzo duże, zobaczcie, możliwości. Jeżeli byśmy chcieli na przykład biura, no to mamy głównie telekomunikacja, media, finanse. Uważam, że na 12% możemy im podnieść. Teraz myślę, że to jest taki moment, w którym możemy im podnieść i teraz tutaj, jeśli chodzi o mieszkania, no to według powiedzmy wykształcenia i ja nie wiem, widzę, że nie mamy bardzo dobrze wykształconych. Mamy słabo wykształconych i wykształconych. Nie wiem, czy też im na 11% nie podnieść. Zobaczymy, zobaczymy. Dotacje cały czas jakieś tam dostajemy. Chociaż już nie tak wiele, bo widać, że miasto chyba na jakiś lekki plus
chodzi. No, nie na długo, bo musimy sprawdzić wszystkie nasze usługi, musimy sprawdzić zużycie. Musimy sprawdzić, ile płacimy za prąd, bo to jest to, o czym wam zwróciłem uwagę, że... ...58. Jeszcze powiedzmy, żebym poczekał. Jeszcze bym poczekał z prądem własnym, że tak powiem. Bo jakoś nie widzę... nie widzę tutaj sensu. Tu są te tanie mieszkania. Okej, okay, no takie faktycznie tanie. Dlatego przy strefie przemysłowej, przy torach, pewnie, że tak. Niech sobie tutaj będą te tanie mieszkania. Tutaj są średniego zagęszczenia i się wybudowali, więc... myślę, że te... ale myślę, że taki rozmiar jest okej. Okay. Jakby ktoś chciał, widzicie, mniejsze sobie robić, czy przerwy między blokami. Bo jeśli budujecie w ten sposób, to zależy, jak budynek będzie rozmieszczony. Bo okna, czy będą z boku, czy nie, to zależy jak... To automatycznie gra to też wykrywa, nie? Jeżeli by wam tu chodziło o wygląd. Mi się te bloki średniego zagęszczenia w taki sposób podobają, ale na przykład tutaj będę chciał sobie, nie wiem, parking zbudować, bo też temat parkingów się pojawił. Zobaczcie, mamy fajne parkingi. Myślę, że taki chyba większy nam żaden tu nie wejdzie w ogóle. To już jest w ogóle olbrzym. Jako budynek bym go nie robił. Jestem ciekaw jeszcze, bo tutaj go nie widać. I czemu go nie widać? To aha, bo on jest taki. No. I tu sobie może być parking i dalej jeszcze tam parę budynków może na te średnie zagęszczenie też damy. Zobaczymy, jak to. A dusz tak do końca może dojedziemy. Tutaj miejsce jeszcze jakieś na jakiś parking, czyli dotąd. Bo te parkingi, słuchajcie, dają też bardzo dużo korzyści. Tylko tak jak mówię, w tym przypadku nie od głównej go możemy budować, bo będzie się robił korek, więc lepiej tak tu. Widzicie gwiazdki, czyli ludziom też zadowolenie rośnie. Ja bym tu potem chciał oczywiście te samochody z ulicy zgarnąć. Chciałbym jeszcze jakieś drzewa posadzić. O, widzicie, już wjeżdżają, a opłata za parking jest 10 dolarów, moi drodzy. Znaczy 10 euro, no już tam nieważne, no po prostu 10 naszej waluty, no. Styknęło nam 2000 mieszkańców, jesień, a tu zaczął śnieg padać już w listopadzie, moi drodzy. Także chciałbym tutaj, jak widzicie, ruch jest całkiem spory, mimo że... a to nie, że spory, tylko oni po prostu tak parkują, okej. Okay. To tak z daleka wygląda dziwnie, bo to są te szeregowe domy i zobaczcie, tak dziwnie wygląda, bo jest strasznie dużo betonu, oni... tak to wybudowali, że tutaj jest mało zieleni, drzew, a jest dużo betonu. I to tak z daleka trochę kijowo to wygląda, powiem szczerze, te domy szeregowe. Tak dziwnie, nie? Tak sam beton. Dobra, tutaj bym chciał jeszcze coś dobudować oczywiście na tym nabrzeżu, którego no nie zrobimy fajnie, w sensie możemy wygładzić, ale nie zrobimy tak, jak ja zawsze robiłem. Przejazdu na pewno nie będziemy dalej robili, ale ewentualnie tą drogę połączymy z tamtą. I to może będzie jakiś tam plan na to. Drogi fajnie się buduje. Widzicie, no jest tych narzędzi tutaj sporo. Można oczywiście przyciąganie też sobie wyłączyć, nie mówię, że nie. No nie, taka droga na przykład by mi się nie podobała, bo zobaczcie, ona... ja bym to chciał jakoś tak... nie wiem, czy może źle chwyciłem... zobaczmy, jakby ona wyglądała. No, zrobiła nam się na takim... no tak, no bo tutaj też no, musi się tak zrobić, no bo to jest dosyć mocny spad. Ale śniegiem sypie w tym listopadzie, słuchajcie. Jesień, a śnieg sypie. Nie, wiecie co, nawet... powiem szczerze, że ładnie to nawet wygląda. No poza może... że tutaj potem też górka, no dobra, no taki teren, no co zrobisz? I teren, tu muszę tak tą drogę zbudować, żeby nam, słuchajcie, nie zalało od tego jeziora, bo nie wiemy, czy jezioro nie będzie przybierało. Więc tu może... w sumie nie wiem, czy potrzebnie od tej strony jadę, bo chyba lepiej byłoby już od razu od tej strony jechać.
Także budowanie dróg na pewno zostało w jakiś sposób, no o wiele łatwiej się buduje. No bo tak jak mówiłem, w jedyneczce musieliśmy mieć moda Fine Road Anarchy, czy tam Fine Road Tool. To jest bardzo fajny mod, a tutaj goni po prostu zaimplementowali od razu do gry. O, może tak będzie lepiej. Nie wiemy. No i tutaj coś, o, tam mi się to trochę tak nie podoba. No tutaj trochę skopałem. Chciałem przedobrzyć. Widzicie, czasami człowiek chce zrobić jakiś fajny zakrętas, a to wcale tak fajnie nie wychodzi. Już lepiej zrobić od razu na całości, gdzieś tak na oko. Cyk. I od razu może tu. No, 100 razy lepiej to wygląda. Tu już wielkiego pola manewru nie mamy, więc... Może z drugiej strony spróbujemy, tak. I tak. Dobra, niech tak zostanie. No, także mamy, jak widzicie, no tak możliwości tutaj sporo, jeśli chodzi o budowanie dróg. Możemy za chwilę na przykład sobie tą drogę przerobić, też wam chcę pokazać ten... No tutaj możemy, bo to jest strefa mieszkalna. Zobaczcie, jaki tu jest na przykład bajer. Jeżeli sobie klikniemy na to, no bo załóżmy, tutaj byśmy nie chcieli przejść dla pieszych, nie? No bo w sumie po co? No to oczywiście sobie klikamy prawym przyciskiem przejścia, zobaczcie, wszędzie znikają. Nie ma przejść. No akurat zakazy skrętu na razie nam nie są potrzebne, no bo wiadomo, że ten... Ale jak na przykład chcielibyśmy stopy usunąć, chcielibyśmy światła, sygnalizację świetlną i tak samo możemy posadzić drzewka lub to, co ja robię na przykład tutaj w tym momencie, to trawnik, zobaczcie. Klikając lewo, z lewej strony prawo, z prawej strony mogą być oba, czyli tak robisz i tak robisz, a możesz dać na środek i przez środek drogi może być. I w ten sposób możesz sobie też drogi oznaczać. Oczywiście wtedy parkingi przy drodze znikają, nie będzie samochody, nie będą parkowały. I oczywiście w środku tej zieleni można również dać tramwaj, moi drodzy. Tu na przykład po tej stronie, gdzie jest przemysł, możemy zrobić tak. Niech też zieleń będzie w przemyśle, moi drodzy. Oczywiście to też kosztuje, więc my nie możemy sobie jakoś tam szaleć. Ja jestem, jeśli chodzi o zieleń, bardzo taki, wiecie, no, kochającym człowiekiem, jeśli chodzi o zieleń i dawałbym jej wszędzie, ile się da na maksa. I często muszę się stopować. Często właśnie tutaj w Cities mnie wkurzają, jak jest wszędzie gdzieś za dużo, bym powiedział, no... Jak jest za dużo, słuchajcie... I tych wszystkich, jakby, a bo to jest minus 10, dobra, okej, teraz widzę. Jak jest za dużo, słuchajcie, tych wszystkich takich jakichś betonowych rzeczy, to mnie to wkurza, nie? Tylko teraz zobaczcie, no jest taki malutki minusik, bo mamy zimę, fajnie, cieszymy się, tak? Dlatego też ten budynek trzeba do tych służb drogowych wybudować, koniecznie, no to, bo one muszą odśnieżać i żeby drogi były odśnieżone, musicie mieć budynek służb drogowych. To już myślę nie będę kombinował, tak zostawię, niech coś tam sobie będzie. A tu ronda myślę, że nie ma sensu. Natomiast tak, jeśli chodzi o budynek służb drogowych, to gdzieś by go trzeba, myślę, może tutaj bliżej. Widzicie, jednak popuszczali te biedne domy. No, co ja wam poradzę? No chciałem... Dobrze, oj, to jest dosyć duży budynek, więc myślę, że nie mamy wyjścia, po prostu damy go tu. No, to jest taki budynek. Oczywiście każdy budynek praktycznie, zobaczcie, możecie ulepszyć. No my tego na początku nie robimy, bo nas po prostu na to nie stać. Zobaczcie, mamy 5000 na godzinę straty. No widzicie, chcieli tak bardzo te budynki, kurczę, biedne, a się tyłkiem wypieli. Czyli lepiej im już zrobić o średnim zagęszczeniu. I oczywiście mamy jeszcze takie budynki, co też jest nowością w porównaniu do... A, bo dostałem cały czas jakieś tutaj nagrody, jeszcze z nich nie korzystałem. Słuchajcie, mamy cały czas nowości, jeśli chodzi o na przykład budynki, są takie europejska zabudowa mieszkalna. To jest coś takiego, co często występuje w wielu miejscowościach mniejszych, że na przykład, możemy nawet, nie wiem, czy tu przy głównej nie zrobić, żeby wam pokazać, że na dole jest jakiś handel i oni sobie tam, są jakieś sklepy, banki, a do góry po prostu ludzie
mieszkają, ale to ja bym bardziej zrobił, wiecie, jako jaki rodzaj jakiegoś osiedla, żeby jednak nie było to przy głównej drodze. Ja bym to zrobił gdzieś, no tu nie, no bo tu mi nie pasuje kompletnie bloki wstawiać, wiecie, przy jeziorze. Wiadomo, że to muszą być małe domki, może od razu je postawmy, jak już mamy ten teren wyznaczony. Tu myślę, że wiecie co, to nie jest jakaś ulica super ruchliwa, więc myślę, że nawet możemy już się pokwapić i całe kwadraciki zaznaczać na gotowca. Przeróżne działki będą mieli do dyspozycji. Niech już sobie tutaj mieszkają. O, no to nie jest jakaś główna ulica, także spoko. A te domki, które tutaj postawiliśmy, no jakoś dziwnym trafem stoją, ale tak poważnie to je teraz wykasujemy, bo chciałbym może tutaj coś z jakiegoś handelku jeszcze wstawić, żeby... No, coś z handelku i może troszeczkę biur. Zobaczymy, co się stanie, jak trochę większe zaznaczymy. Czy to się jakieś większe firmy pobudują? O, te biura szybko schodzą. Jak widać. Strasznie szybko nam te biura z zapotrzebowania schodzą. Dobra. Troszkę coś tam dodałem. No wiadomo, kwestia rond, planowania z rondami to jest osobna sprawa. Tu wiadomo, że też jest jakiś temat do zaplanowania, no ale nie wiem, czym chciał tak jakoś to... Nie wiem, tyle mostów tutaj, czy tyle skrzyżowań dawać. Ja też nie lubię za dużo skrzyżowań, chociaż może ciężko o tym powiedzieć, bo tu jest ich sporo, nie? Na strefę przemysłową chciałbym też przetestować ulice dwukierunkowe, znaczy jednokierunkowe, ale w sensie dwujezdniowe, żeby to też troszkę rozdzielić. Mam taki tutaj tajny, misterny plan, moi drodzy. Widzicie, ten handel ma zawsze większe zapotrzebowanie i to też musicie się z tym liczyć, tak? To was będę ostrzegał, że handel zawsze będzie miał większe zapotrzebowanie niż powiedzmy ten, no, handel jest w stanie przerobić. I co rozumiem przez to określenie? Że przykładowo będzie wam zawsze pokazywało, że no jest to zapotrzebowanie, a jak zbudujecie, to nagle się okaże coś takiego. Ja wam powiem tak, na pewno nie mogę patrzeć na tą drogę, no widzicie, no taki już jestem. Ja bym tu chciał, żeby oni jednak tą zieleń jakąś mieli po jednej i po drugiej stronie zamiast tych parkingów, bo tu jest za dużo takiej brzydoty. I jest jakaś fajna opcja, bo daje, wiecie, indywidualizm, bo w opcji w jedynce było coś takiego, że tylko można było przerobić na drogę, która tak dokładnie wyglądała, a tu możemy sobie wybierać, który pas, zobaczcie, czy lewy, czy prawy, czy tylko prawa strona, możecie totalnie wybrać. Oczywiście wiadomo, że na drodze jednopasmowej, takiej, znaczy w jedną stronę, tak, w jednym kierunku, to oczywistym jest, że nie zrobicie przez środek tej zieleni, ale na przykład moglibyście drzewka zrobić, jakbyście chcieli. Tak naprawdę wielkie macie pole do manewru. Dobra, więc tak to wygląda. Już moim zdaniem lepiej to teraz wygląda. No i wypadałoby pewnie tą główną trasę też, co nie? Plan jeszcze będzie z autobusami, ale myślę, że ja powiem wam szczerze, że autobusy bym ruszył i tak bym proponował, możecie jakby najbardziej swoim zdaniem się w komentarzach podzielić, ale ja myślę, że jakbym pierwsze linie autobusowe miał robić, to tak na 5000 mieszkańców. Według mnie jeszcze tych mieszkańców tyle nie ma. Słuchajcie, to nie jest też tak rozległe, no bo tutaj ewentualnie ktoś mieszka, no to tutaj do pracy, no to raczej to są, wiecie, tak małe, a z kolei stąd nawet tu to tak samo, a tu się w rolnictwie coś dzieje. Zima jest, to nie wiem, czy te kury dają, bo zboże na pewno zimą nie rośnie, ale nadwyżkę zboża mamy. Kury są w nadwyżce chyba największe, jak widzicie, nie? W tej chwili. A tylko daliśmy dookoła te kuraki, gdzie jeszcze tutaj mamy jakieś miejsce niewykorzystane. Co to jest? Ruiny zamku, o proszę. Możemy ruiny zamku przenieść. A wiecie, że ja bym przeniósł w jakieś fajne miejsce? Na pewno nie przy przemyśle. Bardziej może tu koło cmentarza? Albo tu na wjeździe nawet? Koło szkoły? A zawsze przenieść można, to akurat wiele nie kosztuje. No ja bym tutaj, widzicie, troszeczkę te rolnictwo jeszcze z kurami rozszerzył. Tutaj w ogóle widzę, że ich coś tam mocno zalało. No dobra, czyli
To trzeba zburzyć. Pauza, czekajcie, pauza, bo ja tutaj szkodnik jestem. Najpierw by wypadało to zburzyć, a później wyrównać. Nie wiem, czy tam w ogóle potrzebujemy tutaj tą wodę. To myślę, że możemy zrezygnować, słuchajcie, z tego, nie? Tak mi się wydaje, że tutaj jezioro nie musi tak głęboko wchodzić, także... Spoko, tam się później będzie gładziło, dobra. Dodajmy jeszcze tutaj te kuraki nasze, skoro tak ładnie one są dochodowe, to niech będą. No i tutaj też chciałem... Nie wiem, czy tak... A dobra, zobaczymy jak ten, bo tu chyba nie chwyta, to tutaj damy akurat, dobra. Zaraz sobie zobaczymy to. Zaraz to sobie zobaczymy. Tak, wiem, jestem kombinator troszeczkę w tej kwestii. No ale co zrobisz? Co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz ze mną? No. Tak lubię. Kto mi zabroni? Lubię kombinować, pozytywnie oczywiście. Bo to, słuchajcie, jakąś tam zawsze kreatywność... By nie patrzeć, rozwija, nie? Kreatywności moim zdaniem nigdy za wiele, pomysłów fajnych też. Wydaje mi się, że będzie to trochę do wody te kury, mówię, żeby mogły się tam napić. Będzie naturalne. Naturalna hodowla. Będą mogły sobie pójść, napić się z jeziorka, a nie... A, bo tu nam się kończy kwadracik, dobra. Ja się zastanawiałem, czemu ja to nie mogę przeciągnąć. Tam coś na siebie nachodzi. Dobra, to zrobimy inaczej. Tam będziemy się szczypać. Pamiętajcie, że zawsze jest rozwiązanie. Jak nie z jednej, to z drugiej i będzie to jakoś tam wyglądało. No tu kawałek można jeszcze dodać. No i co? No i tutaj też podciągniemy. Od razu do drogi. No to to też już można ładnie podciągnąć. Dobra, co tam jeszcze bym chciał wam pokazać, bo to nie jest jakby koniec nowości. Nowością na pewno, jak widzicie, jest poczta, jest... Tam są jeszcze te skrzynki pocztowe, zaraz zresztą wam to zademonstruję. To jest też dosyć istotna rzecz, bo to, że jakby sam urząd pocztowy... No dobra, tu już tam olać. To słuchajcie, że sam urząd pocztowy wybudujecie, to wiosny nie czyni, moi drodzy. A to ja niepotrzebnie w sumie to wybudowałem, jak można to powiększyć. To, że słuchajcie, urząd pocztowy wybudujecie, to wam wiosny nie czyni, ta jaskółka. Tak lekko to niestety nie ma. Dobra, tu mi brakuje jeszcze. Także to jest narzędzie, ono nazywa się pod przemysł specjalistyczny, ale generalnie chyba takie samo narzędzie jest właśnie w wysypiskach śmieci, jeżeli byście to narzędzie wzięli, które nazywa się pod przemysł specjalistyczny, tak samo byście tym samym narzędziem mogli zmienić teren wysypiska śmieci. Oj, może od złej strony się wziąłem. Bo coś tam jeszcze mamy, jakiś budynek, nie zauważyłem, ale to już może... Dobra, nie będziemy burzyli, bo to... Ruiny starego młyna, o proszę. Starego młyna, no to nie wiem, gdzieś niech będzie tutaj sobie w przemysłowej. O tu. Proszę bardzo. Jakiś tam stary młyn sobie był, chociaż pewnie młyn by bardziej pasował, wiadomo, do strefy przemysłowej, tutaj rolniczej, ale to młyn, to wiadomo, że zboże mieli. Ale dobra. No, już tak możemy sobie to jakoś tam zostawić, tu trochę po takich... Wiecie, nie musi ta granica przecież być idealnie prosta, nie każde pole przecież jest proste. Według jakichś tam określonych kształtów. Pola mają przeróżne kształty, tak jak i działki, także to tylko nas jakaś kreatywność tutaj ogranicza, jak my byśmy sobie to tutaj określili. O, no niech będzie na przykład tak. Już tam nie będziemy się dalej aż tak szczypać z tym. No dobra, jeszcze kawałek. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy to coś zmieniło w naszych kurach, bo powiększyliśmy o obszar, który cały czas powtarzam, nie jest obszarem z żyzną glebą, a jak widać tych zwierzątek tutaj nam hodują. Ale poczekajmy. Aha, trzeba pauzę oczywiście odpauzować. No i co, moi drodzy, jeszcze tutaj takiego bym wam pokazał. Właśnie, a propos tej poczty, wracając do tematu poczty, to jest ta zakładka łączność.
jak klikacie na tą pocztę, to mniej więcej widzicie i tutaj ja was nie chcę martwić, ale będzie wam bardzo ciężko to ogarnąć, bo zawsze liczba przesyłek będzie większa niż stan przetwarzania. Mamy jeszcze drugi budynek, który później trzeba odblokować, ale on jest dosyć drogi w obsłudze, bo zobaczcie, 80 tysięcy euro na miesiąc. Ale skrzynkę pocztową możecie w danym miejscu, gdzie jest tak troszkę bardziej na czerwono. Widzicie to tutaj na pewno na wsi, prawda? Żeby nie robić korków, to proponuję, żebyście zawsze zastanowili się, gdzie te pocztowe skrzynki będziecie dawali. I tu bym wam zdecydowanie odradził przy jakichś totalnie głównych drogach dawać, dlatego że będzie to powodowało korki, nie? Będzie to powodowało korki. Ja tak się zastanawiam, czy jakieś tutaj miejsce na wjeździe do miasta nie... Na pewno gdzieś musi być dworzec autobusowy i najlepiej, żeby obok dworca tradycyjnie była zajezdnia, bo pamiętajcie, że autobusy z zajezdni jadą na dworzec i wiozą ludzi, nie? No to jakby oczywiste, ale często łatwo, wiecie, się wkopać z tym. I zawsze najlepiej zrobić to jakoś w swoich okolicach. Gdzie bym tutaj dworzec budował? No bo te 5 tysięcy szybko myślę, że osiągniemy mieszkańców. Ja wam powiem, że tak, dworzec autobusowy, tylko wiadomo, że kwestia troszkę też przeniesienia później tego wysypiska śmieci, no bo to tak, troszkę szpeci w ogóle, czy my tu mamy jeszcze, a jest, na razie jeszcze dajemy radę, okej, dajemy radę. No bo powiem wam, że dobrze by było, jakby te surowce tutaj zebrali, bo sprawa wygląda, moi drodzy, tak, że no gdzieś ten dworzec trzeba by zrobić. Jedyna opcja, gdzie on mi tu przychodzi do głowy w tej chwili, też przez to, że mamy tory, to może jakoś tak tu i wtedy mamy też i blisko ewentualny port. Pasażerski oczywiście, nie towarowy. No widzicie, nie chcą oni mieszkać w tanich mieszkaniach. Także na razie. No nie będziemy im jakby tych tanich mieszkań dawali. Oj, a prędzej kury tu posadzę. Nie będziemy im dawali tych tanich mieszkań. Nie chcą to na drzewo, jak to się mówi. Ale średniego zapotrzebowania są. O, zobaczcie, tu się jakiś korek stworzył. No właśnie, i to jest właśnie, temat nam się sam nasuwa, czyli robimy tutaj zakaz skrętu w lewo, tutaj również zakaz skrętu w lewo, tutaj i w lewo, i zakaz jazdy na wprost. Tutaj już nie, bo to jest, co to jest? To jest ta główna droga nasza. A, to oni tędy, a czemu oni tak tędy tu jeżdżą? Bez sensu trochę. Pewnie coś objeżdżali. Dobra, no w sumie ta droga tak była tylko tu roboczo. Ona nawet do głównej mogłaby nie być podpięta, ale niech będzie, bo ona miała strefę mieszkalną nam tutaj ogarnąć. Czyli tu jest zakaz skrętu w lewo, no to tutaj też trzeba zrobić zakaz skrętu w lewo. Tutaj tak samo. Tutaj może nie, na razie. Zobaczymy. Widzicie? Od razu się odkorkowuje, bo to jest ta opcja troszeczkę z trafik prezydenta, tylko taka bardzo uproszczona. To jest taka naprawdę bardzo prosta wersja jakby sterowania ruchem. Ale jak najbardziej moim zdaniem prosta, ale konkretna. No tutaj przejść dla pieszych wiadomo, że nie likwidujemy, bo to jest przy strefie mieszkalnej. Ja bym w ogóle chciał, słuchajcie, zrobić coś takiego, że więcej takich między domkami, to będziemy oczywiście później pewnie jakieś domki gdzieniegdzie zburzymy, na przykład tutaj między blokami gdzieś, nawet może i koło parkingu, zrobić na przykład stąd przejście do tej drugiej drogi. Możemy to zrobić, słuchajcie, teraz. Ja nie wiem, na ile tutaj oni... Bo mamy oczywiście takie przejścia dla pieszych. Ich nie znajdziecie tutaj. Je znajdziecie w zakładce z parkami i z kształtowaniem terenu. Generalnie tutaj mam jakieś dodatki, których na razie nie korzystamy. Po kształtowaniu terenu macie coś takiego jak utwardzona ścieżka, czyli generalnie chodnik, tak? Zobaczcie, wtedy możemy taki chodnik sobie stąd tutaj przeprowadzić. I on może nawet sobie tu, dosłownie jakoś może środkiem mi się uda. No na razie chciałbym go do drugiej drogi przeprowadzić i z jednego domku zrezygnować. Chyba za daleko poleciałem. Tu oczywiście przejście dla pieszych nam w żaden sposób nie jest potrzebne, bo nie. Po prostu wystarczy, żeby oni chodnikiem przechodzili. No i tutaj, wiecie, jakbyśmy jakieś parkingi budowali, to można to też tak połączyć. Ale czy to by miało sens? Szczerze,
Na ten moment nie umiem się wypowiedzieć. Aha, tam nam się też dom zburzył. No to dobra, to już wiecie co, jak już nam się dom zburzył, to... Dobra, no to się zburzył, no to proszę bardzo, to już zróbmy... połączenie konkretne, ale tu oczywiście też bez przejść dla pieszych. Tak jak mówię, przejścia dla pieszych usuwamy przez wciśnięcie dwa razy prawego przycisku myszy. Znaczy dwa razy, no bo to z jednej i z drugiej strony, nie? To już nie ma, zniknęło, dobra. Tak w połowie widzicie tej drogi, będziemy mieli coś takiego, że oni mogą dojść. Tak samo tutaj, żeby do handlowej mogli dojść, to myślę, że też śmiało to jest akurat takie dobre miejsce, żeby stąd mogli dojść również tutaj. Już może tych domków nie będziemy na razie niszczyli, ale to jest takie, wiecie, takie zawsze... Według mnie taka ciekawostka, która powinna w przyszłości nam jak najbardziej te korki rozładować, bo tu można na przykład gdzieś zrobić przystanek, no czy przy głównej tu przystanek i zaraz mogą przechodzić do domów, mieć blisko. A czemu tu ciężarówka wjeżdża do chaty komuś? No to ciekawe było. No dobra, moi drodzy, to chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o ten level. Ja już mi niewiele brakuje do wbicia kolejnego i wtedy zobaczmy, co możemy... A no, autostrady mógłbym już odblokować, przy czym nie czuję potrzeby. Ewentualnie duże drogi, no parkingi podziemne na razie też myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Będziemy myśleli jak najbardziej już powoli o własnym prądzie i to myślę, że już będzie faktycznie na następny odcinek, ale dlatego, że sami widzicie, że jeszcze tyle nie wydajemy kasy. Uniwersytet jest bardzo drogi i w budowaniu i w obsłudze. Wieża dozoru pożarowego jest fajna, ale to wtedy, jeśli wybudujecie tam stację helikopterów lotniczych, to wtedy jest spoko, nie? Tutaj później jest jakiś ratusz, także mamy całą masę, słuchajcie, przeróżnych jeszcze rzeczy, które... No, zarząd parku to jest kolejny ważny budynek, moi drodzy, bo on wpływa na to, że parki lepiej funkcjonują, no ale wiecie, wszystkiego naraz się też nie da zrobić. Może być tak, że niby tutaj oni tak się jakoś nie prują, no to skoro tak, to może tutaj wybudujemy jakieś mieszkania. Tu się znowu coś pali. Spróbujemy, no coś tam im wybudujemy. Noś tu się fajer jakiś zapalił, och. A tutaj akurat żurawia postawili, dobra. Tu już nie wiem, czy jakieś przejście będę robić. Na razie widzicie, tu jest trochę ciaśniej, więc niekoniecznie może. Także mniej więcej to tyle. Mamy no, na ten etap, na ten poziom rozwoju więcej tutaj wam chyba nie pokażę, no bo oczywiście moglibyśmy, nie jest tak, że nie chcę czy coś, tylko jakby nie widzę sensu na ten moment, bo zobaczcie, moglibyśmy tutaj zrobić tą ropę naftową. Tylko wiatr idzie w tę stronę. Z prawej do lewej, więc w tym momencie ta ropa naftowa dawałaby nam zanieczyszczenia. A zwróćcie uwagę, że rolnictwo nie zanieczyszcza nam w żaden sposób wody. Hałas no jako taki przy domkach robi, no ale to jest, widzicie, no szkoła robi większy hałas niż rolnictwo. W ogóle nie zanieczyszcza gleby praktycznie i w ogóle nie zanieczyszcza powietrza. No tutaj jakbyśmy dali, no niby jakbyśmy dali ropę, to niby tutaj widzę, że wiatr jest w inną stronę, więc na domki by nie leciało, no ale co jakby się wiatr nam zmienił, nie? Zastanowimy się jeszcze, później to zawsze można przerobić, zobaczymy gdzie, ile tych surowców jest, to może już tak na koniec odcinka. Tutaj jest duża strefa na rolnictwo i na pewno bym chciał z nią pójść, może tutaj też. To zanim tam dojdziemy, to trochę czasu myślę nam zleci, bo tutaj widzicie jakie mamy. Tutaj jest jedynie kwadracik, który mógłby nam jeszcze metal wydobywać i kamień, żeby to była kontynuacja tego. I szczególnie, że to jest koło wysypiska śmieci, to można by to zbudować. Myślę, że tak, bo tutaj według tej produkcji, moi drodzy, na metal mamy zapotrzebowanie, w sensie mamy niedobór, deficyt mamy. Zobaczcie, ile kamienia nam produkują, nie? A na tym się fajnie też zarabia. Także myślę, że tutaj faktycznie tak zrobimy. Ale to ja już zrobię poza odcinkiem, no nie będę wam po raz kolejny tego samego pokazywał. Myślę, że będziemy się widzieli już w kolejnym odcinku, bo dosłownie za parę sekund powinienem mieć
powinienem mieć nowy level, także jak będziemy widzieli się w przyszłym odcinku, moi drodzy, to będziemy dalej rozkminiali te wszystkie rzeczy, te istotne rzeczy. Proszę bardzo, rozkwitające miasteczko, także mam nagrody i właśnie to będzie dobry powód do zaczęcia kolejnego odcinka, w którym wam wszystko dalej pokażę. A dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję, moi drodzy, że byliście, że oglądaliście. Jak wam to pomogło, to zostaw proszę łapkę w górę, zostaw komentarz pod filmem. Bardzo mnie to motywuje do nagrywania kolejnych poradników. Tymczasem trzymaj się, cześć!